Już mamy, słuchajcie, nowy odcinek Skibidi Toilet Zombie Universe 14. Dzieje się niezwykle wiele, robimy sobie sekrety, bo tu jest bardzo dużo sekretów i easter eggów. Pierwsze obejrzyjmy sobie ten odcinek, bo poczytam wasze teorie oczywiście z poprzedniego odcinka o Zombie Universe, także warto komentować. Patrzcie, jednak mu się udało... Jezu, gdzie on jest? O fuj! Kurde, ta broń jest mega mocna, powiem wam szczerze. Ładnie ich rozwalił. Co? Co? To jest ten głośnik, pamiętacie? Zombie Mutant, głośnik. Z pierwszych odcinków. Biedne Skibidi Toilet, gdzie on ich tam zawlekł? O, są jakieś easter eggi, jakieś sekrety. Będziemy sobie oczywiście sprawdzać wszystkie. Co? Jezu, on ma nos? Nie wygląda na tak... Okej, to było nawet całkiem sprytne. O ja cię. O ja cię, no powiem wam szczerze, że to taka pieczara... Patrzcie, oni są tu uwięzieni. Ta broń ma różne tryby strzelania. Jak kręgle normalnie, nie? Wow. Co? On też ma możliwość? Wow, no nie gadajcie, że on też może sobie i... Kurde, jaki gościu. Patrzcie, cyborg. Wow, biedny policjant. Ej, a tu są komentarze ludzi, ej, ale tu jest dużo easter eggów. O nie. O nie. O kurde, sprawdźmy komentarze. Czy coś tutaj jest? Na razie nie za bardzo jest tutaj jakiś tych. Dziękuję bardzo za wsparcie. Kurde, powiem wam, że naprawdę te odcinki Monster Upa są mega fajne, ponieważ ogląda się je fajnie, ponieważ tutaj jest dużo takich nawiązań do osób, które to oglądają. Analizują, komentują i też widzów, którzy wpłacają, komentują, wpłacają pieniążki, pieniądze. Ale trzeba przyznać, ta broń jest mocarna, ona ma różne tryby. Ciekawe, czy będzie się... Patrzcie, jaka dziura tu... Nie wyglądało w ogóle, jak on by go trafił w tą głowę, nie? A nie, no nie, bo on to już miał tą dziurę wcześniej. No i on go gdzieś był w tym brzuchu i ten Skibidi wrócił do swojej bazy, nie? Ten jak tarmosi tego... Śmieszne to trochę. Skibidi toaletę, nie? Ciekawe, gdzie on go... Patrzcie, i tu jest w ogóle nawiązanie do... To są chyba youtuberzy, nie? Official Zelel. Morbeck Bros. Pewnie to są youtuberzy, nie? Tak, patrzcie, to są youtuberzy. Official Zelel to jest youtuber, który reaguje. To jest z Rosji pewnie. Tak, to jest gościu z Rosji. Albo gdzieś tam z zagranicy? Nie wiem. Ej, on... Patrzcie, tłumaczą te wszystkie jego te. Ej, nieźle. On ma to przetłumaczone już od razu. Tu jak oszukali tego Skibidi Toilet, to jest śmieszne, nie? Ale to jest dużo nawiązań właśnie do... O, tu patrzcie, było też z anime czy coś? Tak jakby nawiązanie, o, Mortimerina fans. Mortimerina, co to jest Mortimerina? Słuchajcie. Mortimerina.
A, to jest też jakaś youtuberka. Patrzcie. Okej. Tutaj są ci uwięzieni. Cattails. Miał in the comment, czyli zróbcie miał w komentarzach. Co to jest Cattails? Cattails. Ej, to też jest jakiś youtuber. Okej. Nieźle. Patrzcie, pełno nawiązań, nie? Do innych i twórców. Jakby zrobili więcej tego typu broni, to oni by wszystkich zniszczyli, tych zombie. Ta broń jest mega. A, i tam, patrzcie, jest... Gaming with Gary, czyli ten youtuber zagraniczny, co reaguje dość często. No i to w ogóle, że ta broń może się łączyć ze Skibidi. Ciekawe, czy ona się łączy też z Tytanami, nie? Z Sojuszem. Bo jak na razie to widzieliśmy, że G-Man i ten... Że nieźle. On tu wysadził... Patrzcie, tu są komentarze ludzi. Guys, press F to pay respect, nie? I tu płacą komentarze. Coś zapłacili i są na filmie, nieźle. Fajny taki ukłon dla widzów. Zobaczymy, jak oni sobie poradzą w ogóle z tym głośnikiem, mutantem, bo on jest mega mocny i mega szybki. Oczywiście sobie powiadam na wasze teorie. Pokaż syna, to nie jest unboxing, co wy to, mój syn nie jest przedmiotem. Ale jak chcecie jakieś gierki z moim synem, to na Brod TV są. Może to był doktor Plaga, być może tak, być może to on rzucał tymi kamieniami. Muszę się stać tak, że zimą dostanę jakiś kod, no i pokona wszystkie zombiaki swoim nowym laserem, który jest na cały świat. Oj, to by było naprawdę zbyt mocne, myślę. Hej bro, znalazłem sekret taki, że w odcinku 70 part 2 jest plakat na ścianie, gdzie secret agent lub kto woli da fugbum podaje rękę jakiemuś naukowcowi, a ten naukowiec to Astro Toaleta z odcinka 70 part 1. Popatrz na twarz. Serio? Myślicie, że to jest Astro Toaleta? To by było ciekawe, jeżeli rzeczywiście naukowcy zmienili się w Astro Toalety. Okej, Brod, w odcinku 71 był speaker, skakał na skakance. Tak, tak, to prawda. Moja koleżanka mnie... Jezu, co tu się dzieje? No to ci współczuję. Powiedzcie mi, czemu ten TV Man to jest zdrajca? Ponieważ on jakby sprawił, że... baza, ta enklawa, gdzie wszyscy się dobrze żyli, Skibidi Toilet, i byli chronieni taką barierą przed tymi zombie, on ją wyłączył, zniszczył cały system i jeszcze potem ten plaga go zainfekował do końca i ma tu takie czerwone znamie. Please odpowiedz na to na koniec odcinka, widzimy, jakby ktoś dawał czarną rękę na kameramena. Co? Nie, no chyba tak nie jest. Ten Skibidi naukowiec chyba nieprawdziwy, bo on nie ma w sobie kości. No być może tak jest. Blood, jak będzie Skibidi Toilet Multiverse, to możesz nagrać odcinek. Oczywiście, że nagramy. Pierwszy, fajny film, mam teorię, w tym kontenerze są jajka Skibidi Toilet. Może tak być.